I wiecie, na początku w Księdze Daniela czytaliśmy od samego początku, kiedy lud izraelski był nieposłuszny, kiedy Bóg wielokrotnie mówił do ludu swojego, do ludu ukochanego, lud Boży, lud izraelski to lud ukochany przez Boga, szczególnie wybrany, szczególnie bliski Jego sercu. Wiecie, nawet przyrównuje Bóg i lud izraelski jako swoją wybrankę, jako swoją umiłowaną, jako oblubienicę, wielokrotnie mówi. I tak bardzo, bardzo chce mieć dla siebie ten lud, tak bardzo jest dla niego serce oddaje. I wielokrotnie, ale wiecie, jak człowiek zawsze ma tendencję do tego, człowiek grzeszny ma tendencję do tego, żeby odchodzić, żeby odwracać się od Boga, żeby swoimi drogami sobie chodzić. Wiecie, najlepszym dowodem tego jest, że mamy taką buntowniczą naturę, że chcemy wszystko po swojemu, chcemy inaczej, damy sobie radę. Nikt mi nie będzie mówił, przecież ja sobie dam radę, ja potrafię. I to jest pierwsze, to są pierwsze kroki. I wiecie, rodzimy się z tym. Człowiek przez grzech rodzimy się z tym i to ta księga też nam pokazuje. I lud izraelski, kiedy wielokrotnie, wiecie, to nie było 2-3 lata, to były prawie 1000 lat, kiedy Bóg upominał, mówił, napominał. Mówił nawet, że ileż to razy chciałem zgromadzić was jak kokosz swoje pisklęta, wiecie, w tak czuły sposób, tak was chciałem zgromadzić pod skrzydła, żebyście byli bezpieczni, ale nie chcieliście. I w pewnym momencie przyszła niewola zapowiedziana przez Boga, jeżeli nie odwrócicie się, to się stanie. Tak się stało. I właśnie zaczynaliśmy od tego momentu, kiedy na Izrael najechał wróg, najechał król Nebukadnezar z mocarstwa babilońskiego i uprowadził do niewoli wiele, wiele ludzi, myślę, że wiele tysięcy ludzi nawet, a zwłaszcza, wiecie, on uderzył w taki kwiat tego narodu, czyli w młodzież, młodych ludzi, dzieci, młodziutkich ludzi, których, wiecie, wygarnął tam stąd, żeby się nie odrodził, nie odbudował ten naród. I on miał plan, mówiliśmy o tym, jaki miał plan, żeby ich przekształcić, żeby ich myślenie, wszystko ich zmienić na sposób, żeby myśleli tak jak Babilończycy, żeby myśleli tak jak wiecie, ludzie, których on chce wykorzystać. On był sprytny, ten król Nebukadnezar nie był po naszemu, mówiąc ludzku, nie był głupi. I to, żeśmy opowiadali, co się działo, ale wiecie, znaleźli się młodzi ludzie, którzy sprzeciwili się mu. I to, żeśmy mówili, nie będziemy wracać do tego. Potem, żeśmy przechodzili przez to, że kiedy oni byli już w trakcie uczenia, w trakcie szkolenia, ich myśli miały być przemieniane i wszystko miało być zmieniane, to król miał sen. I właśnie o tym śnie, żeśmy mówili dwa spotkania. Ja chcę przypomnieć, bo to było trochę tygodni temu, więc możecie zapomnieć, albo może ktoś jeszcze nie odsłuchał sobie. I nie było człowieka, który mógłby przedstawić. Znamy z historii, że już ludzie w narodzie izraelskim byli tacy ludzie utalentowani przez Boga, namaszczeni przez Boga, jak na przykład Józef w Egipcie. I król Nebukadnezar miał też wielu doradców, miał wielu czarowników, magów. Tam było wiele, wiele, wiecie, naród chaldejski w ogóle specjalizował się, jeżeli byście poczytali historię, specjalizował się. On się wyróżniał w tym, że z tamtego narodu wywodziło się naprawdę najwięcej kultury magicznej, jakiejś takiej, jeżeli to można kulturą nazwać. I tam właśnie z tego rejonu, z tego do dzisiaj nawet naleciałości, jakieś zabobonne albo tak dalej, to są pozostałości nawet jeszcze tam z narodu chaldejskiego. I on miał bardzo dużo tych doradców, tych magów, tych wszystkich, a mało tego, jeszcze wszystkie kraje, które zagrabił, to właśnie w taki sposób młodych ludzi, zdolnych ludzi wyrywał, którzy byli zdolni. Do czego mu to było potrzebne? Historia mówi, że było mu to potrzebne, żeby zdobywać nowe narody. Wiecie, kiedy uderzał na Persję, to musiał znać mentalność Persji. Jeżeli chciał uderzyć na Grecję, to musiał znać, o czym Grecy myślą, żeby... I właśnie do tego mu byli potrzebni doradcy. Ale to z historii. Natomiast my w Słowie Bożym mam napisane, że znalazł się człowiek, kiedy już mieli być wszyscy wytraceni. Ten król Nebukadnezar był strasznie porywczy i nerwowy. On za każdym razem, wiecie, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się mu coś nie podobało, to poćwiartować i jego dom obrócić w kupę gruzu. To było jego hasło. I tak właśnie chciał zrobić z wszystkimi tymi doradcami perskimi, chaldejskimi i wszystkimi innymi. I znalazł się Daniel, młody człowiek. I wiecie, tutaj jest pierwszy paradoks taki, jak chciałbym, bo ktoś słusznie zwrócił uwagę, że w Biblii Warszawskiej zwrócono uwagę w drugim rozdziale,
że w 12 roku panowania króla Nebukadnezara. Natomiast wszystkie inne tłumaczenia, właśnie prawie że wszystkie inne, mówią, że w 2 roku króla Nebukadnezara. Rozmyślałem nad tym, jak to przedstawić. Czytamy z tej Biblii, więc przedstawiliśmy to w ten sposób, że w 2 roku. Więc logika mówi tak, że w 2 by to było za szybko, bo Dawid by był w 2 roku studiów swoich, bo 3 lata trwała szkoła, i że był młodziutki, że to było nieprawdopodobne. To by było na logikę, że mógłby być w 12, wtedy by miał blisko 30 lat. Ale z kolei, wiecie, kiedy tutaj logicznie chcemy podchodzić do Słowa Bożego, nie za bardzo to zawsze wychodzi. Więc mógł mieć 15 lat, 16 lat, kiedy był u króla. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy zapadł wyrok, że wszyscy mają być zgnieceni, zgładzeni i tak dalej, to Daniela tam nie było. Ani Szadracha, Meszacha, Abednego nie było w tym. Oni się dowiedzieli dopiero potem, że ma być taki wyrok i oni też będą zgładzeni, dlatego że oni w tej grupie się znajdowali. Więc gdzie mogli być? Mogli być w szkole. Mogli być uczeni wtedy, mogli nie być wzywani razem z wszystkimi. Więc tutaj możemy myśleć i tak, wiecie, jedno tłumaczenie nam mówi, że 12 to był rok, ale myślę, że to nie jest najbardziej istotne. Zgodzicie się ze mną? Czy to był 12 rok i Daniel by miał może wtedy 20 ileś lat, czy to by był rok 2 i Daniel by miał 15 lat? Jestem przekonany, że Bóg użyje każdego, kto ma serce otwarte i gorące dla Niego. Amen? Zgadzamy się? Tak, dlatego powiedzieliśmy sobie o tym. No i ten najważniejszy moment, ten sen, który żeśmy powiedzieli sobie, te wszystkie etapy historii, kiedy to Daniel z natchnienia Ducha Świętego dostał objawienie i nie dość, że opowiedział sen, który Nebukadnezar miał i nikomu nie powiedział. Wiecie, to już jest dla niego niesamowite, że on zobaczył, że to rzeczywiście jest Bóg, który potrafi wejrzeć w serce. On był mocarzem, on był człowiekiem, on był królem, który wyobrażał sobie i rzeczywiście wtedy tak było, że nie miał nikogo nad sobą. I tak myślał. Wiecie, zauważymy może w dzisiejszym rozdziale, że król Nebukadnezar, chociaż był człowiekiem, on był tak wykształcony i takie miał mniemanie, że on myślał, że bogowie służą jemu. Że to on jest najwyższy, a wszystko służy jemu. Dokładnie tak myślał. I dlatego on, kiedy zobaczył, że ktoś odkrył jego myśli i jego serce, że ktoś zna lepiej go niż on sam siebie potrafi znać, że to musi być Bóg, który jest ponad wszystkimi. To było dla niego wielkie wyzwanie. I on, kiedy to zobaczył, on oddał pokłon Bogu jako najwyższemu. Ale nie oddał pokłonu Bogu jako jedynemu. Wiecie, oni tam, Babilończycy, w krajach chaldejskich, oni mieli wielu bogów. Kiedy potrzebowałeś pieniędzy, szedłeś do takiego Boga. Potrzebowałeś miłości, szedłeś do takiego Boga. Tak podobnie jak Grecy. I wielu bogów czcili. Dlatego on jako oddał chwałę, pokłon oddał Bogu jako temu, który jest ponad tych wszystkich bogów. Ale w jego mentalności nadal on był najwyższy. Wiecie, on przyrównał go z jednym z największych bogów, najwyższy na nim, ale on dalej miał w swojej mentalności. To wynika z tego słowa, które będziemy czytać dzisiaj. I tym sposobem właśnie dotarliśmy do 3 rozdziału. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali 3 rozdział. Wiecie, ja to, kiedy się przygotowywałem, przyznam się wam dzisiaj, że ja ze stoperem próbowałem to i ćwiczyłem, ile zajmie mi czasu czytanie rozdziału. Dlatego czytamy rozdział 3. I słuchajcie, zatytułowałem ten dzisiejsze nasze spotkanie, rozważanie Księgi Daniela, rozdział 3, wystawieni na próbę, czy na pokuszenie, na pokusę. A kto? Zaraz zobaczymy. Więc czytamy, rozdział 3. Jeśli macie swoje Biblię, śledźcie razem ze mną. Może macie inne tłumaczenie, może będzie troszeczkę innych zmianek, ale najważniejsze, co jest, to jest sens tej historii. 3 rozdział. I czytamy tak. Król Nebukadnezar zbudował sobie posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnezar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzy sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem. Wówczas wystąpił herold.
herald to ten, który ogłaszał. Zawołał z całą mocą: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki, gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych. Padnijcie i złóżcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ludy, narody i języki upadły i złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Wtedy w związku z tym rozkazem króla zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów. Zwrócili się do króla Nebukadnezara w te słowa: królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu temu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, Szadrak, Meszak i Abednego, którzy nie podporządkowują się, o królu, twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Nebukadnezar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszacha i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem, a Nebukadnezar zapytał: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy innych i lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja wzbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Nebukadnezar wezbrał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości: rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swego i gwardii, rozkazał im związać Szadraka, Meszacha i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszacha i Abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast Szadrak, Meszak i Abednego wpadli do wnętrza pieca, związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wtem król Nebukadnezar zaniepokoił się. Wstał gwałtownie: czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to: to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Nebukadnezar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca, zawołał: Szadraku, Meszaku, Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. Wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla, byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn. Oto ogień nie tknął ich ciał i nie osmolił ich włosa na głowie, ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Nebukadnezar powiedział: błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Dlatego wydaje rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci. Bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. Potem król zadbał o powodzenie Szadraka, Meszaka i Abednego w powierzonych im prowincji babilońskiej. I wyznanie Nebukadnezara, króla. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię.
Pokój niech wam się pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, Jego potężne są Jego cuda, Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. I mamy rozdział trzeci. Kiedy zastanawiałem się nad rozdziałem trzecim, to słuchajcie, Księga Daniela może nie jest tak bardzo znana, ale dwa rozdziały w Księdze Daniela są bardzo dobrze znane. Od samego dziecka, kiedy chodziłeś, kiedy gdziekolwiek słyszałaś Słowo Boże, gdzieś jakieś nauczania, to wiecie, dwie historie są zawsze z Księgi Daniela przypominane. To jest właśnie ta, którą żeśmy teraz czytali. I która jeszcze jedna? Z tym lwem, prawda? Daniel. Ale tutaj jest jeden, właściwie dwa paradoksy, są takie bardzo dziwne zagadki w tym rozdziale. Kiedy popatrzymy się, to zobaczymy, że w tym rozdziale nie mamy bohatera głównego, nie ma Daniela. Pytanie jest, gdzie był Daniel? Skoro wszystkie narody, ludy, języki, gdzie był Daniel? Prawdopodobnie był odpowiedzialny za prowincję i spełniał swoje obowiązki, był na służbie, ale to tylko są domysły. Nie wiemy, gdzie był Daniel, natomiast na prowadzenie, na pierwszy plan wysuwają się trzej jego przyjaciele, którzy są niezłącznie, niezmiernie związani z Danielem. I to jest pierwsza zagadka, wiecie, a rozdział ten nam mówi o czymś niesamowitym, czymś niezwykłym. I powiem tak, że kiedy człowiek, zwykły czytelnik czyta jak książkę, to powie sobie, no fajna na dobranoc, bo to jest niemożliwe, co tam się wydarzyło. Zgadza się? Więc to jest jeden z pierwszych takich, może drugich rozdziałów Księdze Daniela, kiedy potrzebujesz użyć nie tylko swojej wyobraźni, ale też wiary. Wiary w Boga, który może wszystko zmienić, który może wszystko uczynić, który jest ponad wszystkim, który pokazuje. Wiecie, jeżeli ktoś by nie był przekonany w drugim rozdziale, kiedy Bóg objawił królowi świeckiemu, objawił, co będzie 2000 lat do przodu, i dzisiaj my jesteśmy w takim momencie, kiedy wszystko dokładnie możemy potwierdzić, że nie pomylił się ani o jedną jotę. Zgadza się? Bóg się nigdy nie myli. On jest Bogiem Wszechmogącym. I tak powiedzieliśmy na pierwszym naszym spotkaniu. On jest Bogiem Wszechmogącym. I właśnie, kiedy byśmy zobaczyli, to jeszcze byś sobie mógł wytłumaczyć. No, są różne proroctwa, mogły być jakieś zbieżności, chociaż ja nie wierzę w to, nikt z nas tutaj, wszyscy jesteśmy przekonani, że nasz Bóg jest Bogiem cudów i nie ma w ogóle wątpliwości, że to, co zapowiedział i to, co On zapowiada, to, co On obiecuje, On dopełni. Amen? Amen? Jesteście tutaj? Halleluja, muszę się patrzeć na was, czy słuchacie. Więc dlatego w tym rozdziale, w trzecim rozdziale widzimy ponadnaturalne działanie Boże. Ale tutaj na początku, wiecie, jest też dziwna sytuacja. To ta cała ta sceneria, gdybyśmy sobie ją mogli wyobrazić. Wiecie, bardzo dobrze jest użyć wyobraźni. Kiedy sobie wyobrażamy, jest nam łatwiej zobaczyć Słowo Boże. Mój dziadek mi powiedział kiedyś, że kiedy czytasz Słowo Boże, to jak 15 minut poświęcisz na przeczytanie, to potem poświęć 3 razy tyle na rozważanie nad nim. A pytam się go, a co mam wtedy robić? No siedź i patrz, siedź i słuchaj. Co ci myśli mówią? Jak to sobie wyobrażasz? Wiecie, to jest bardzo dobry moment, kiedy Duch Święty przychodzi, żeby ci tłumaczyć, żeby ci dać przez twoje wyobrażenie, przez twoje myśli, dać ci objawienie. Jeśli przeczytasz Słowo Boże i zamkniesz go i idziesz do roboty, to nie będziesz miał objawienia. Będziesz miał pewną zarys historii, może jakieś bardzo fajną zachętę, ale kiedy chcesz mieć z nim społeczność, to posiedź z nim. Posiedź z nim, porozmawiaj. Wiecie, ja to stosuję i to jest dla mnie coraz więcej czasu spędzam na rozmyślanie niż na czytanie. Okej? Zachęcam was. Ale to odbiegamy od tematu. Wiecie, tutaj jest niesamowita historia i chcę was teraz zabrać do wyobraźni. Król Nebukadnezar. Pamiętacie, może to było kilka tygodni temu, kiedy mówiliśmy, ale był tak przekonany, że oddał pokłon, kiedy przed Danielem padł na ziemię i mówi, Bóg Najwyższy. Wyobrażacie sobie to? Ten, który by się wydawał, no prawie, że się nawrócił, prawie, że już, no oczywiście, nie uznał Boga swoim jedynym Bogiem, ale już prawie jest tak blisko, już się dowiedział, że Bóg potrafi przeczytać myśli, że On daje mu te myśli, że On mu daje sen, że to jest Bóg, który go tak naprawdę stworzył. On się już wtedy, król, przekonuje o tym. Natomiast nie zostaje jeszcze, nie dopuszcza do swoich myśli, że On jest jedynym Bogiem i On jest najwyższym Bogiem, że On jest nad Nim. Nebukadnezar ciągle myśli, że On jest tym najwyższym, największym. Wiecie, dlaczego tak myślę? Dlatego, że kiedy Daniel mu objawił jego sen,
kiedy mu go opowiedział, a potem mu go wyjaśnił, to mógł sobie pomyśleć tak, i to jest moja teraz wyobraźnia, z którą się dzieli. Jestem złotą głową, czyli jestem na czubku mojego objawienia. Złoto, najwyższa wartość, najlepsze, coś najlepszego. Potem już było tylko gorzej. Zgadza się? Srebro, brąz, glina, no to już całkiem upadek. No ten kamień go trochę nurtował, że to niesamowite królestwo, potęga, ale to było daleko. I on sobie pomyślał, złoto. Jestem tym, który jest złoty i to musi błyszczeć. Muszę być tym najważniejszym na pierwszym miejscu. I Nebukadnezar sobie pomyślał, skoro tak to jest, to może zrobię sobie posąg na cześć tego, co mój sen mi przedstawił. Wiecie, niech narody, ludy i wszyscy inni wiedzą, z kim mają do czynienia. To jest król Nebukadnezar. Mogła taka myśl się pojawić w jego głowie. Bo dlaczego by zrobił taki coś, skoro oddał pokłon Bogu, który jest wszechmogący, który jest ponad bogów, to dlaczego by mu taka głupia myśl przyszła do głowy? Wyobrażacie sobie coś takiego? My nie. Ale wiecie, ten król miał mentalność bardzo mocno, wiecie, wbitą taką i on jest najważniejszy. I on kazał zbudować posąg. Policzyłem to, tutaj mamy w łokciach podane, w innych tłumaczeniach jest w stopach podane, jaki wysoki. Wiecie, obrzydliwy posąg. Ciekawe jest, w jakim miejscu go postawił. Dolina Dura, jakbyście popatrzyli na geograficzne położenie, to jest dolina, wielka, wielka dolina, wiecie, rozciąga się i po jednej i po drugiej stronie są góry. Taki jakby naturalny amfiteatr, ale mega amfiteatr, wiecie, gdzie tysiące ludzi się może zgromadzić. I on na środku tej doliny postawił na jakimś podwyższeniu, nie wiemy jakim, ale wiemy, że podstawę to miało około 2,60 m, 2 metry coś tam i wysoki to było na 27 bodajże, na naszą miarę dzisiaj 27 metrów. Tak sobie pomyślałem, że taki bliski jak na Manhattanie blok, tylko że wąski taki. I musiało się to błyszczeć, wiecie, w słońcu, w blasku słońca, musiało to być widoczne z bardzo daleka, musiało to być... I właśnie on coś takiego w swojej wyobraźni wybudował, kazał postawić, żeby uczcić, pokazać jego potęgę, swoją własną potęgę. Tak sobie próbuję myśleć teraz, co w tej głowie musiało być tego króla. Ale zrozummy. On ciągle walczył i myślał, że jest najważniejszy, że jest najwyższy. I chciał teraz, żeby to uhonorować, żeby wszyscy uczcili, zgromadzić wszystkie narody, które są poddane jemu, a też te, które były zależne od niego. Wiecie, Persję, nawet tam po greckie kultury, bo jeszcze nie było Imperium Greckiego, ale wiemy z tych instrumentów. Wiecie, archeolodzy i bibliści określili, że po instrumentach można znaleźć, ile tam było narodowości, bo w tamtym czasie bardzo ważne były instrumenty w każdej narodowości. Więc na przykład cytra, harfa i co tam jeszcze mamy, jakieś takie instrumenty, to do dzisiaj są narodowymi instrumentami Grecji. I z dalekiej Grecji były instrumenty, byli instrumentaliści, orkiestra. Wszystko było sprowadzone tylko po to, żeby zaznaczyć, w którym momencie mają oddać pokłon. Tak sobie to wymyślił. I wiecie, bardzo ciekawe to jest. Co jest następne zagadkowym? W czwartym wierszu czytamy, że Herold to był na ten czas nagłośnieniowiec, tak jak dzisiaj Kamil nasz. Herold to był ten, który ogłaszał. W tamtych czasach nie było telefonów komórkowych, nie było mediów, nie było, wiecie, gazet, więc wszystko ogłaszali heroldzi. Nawet jeszcze w naszych średniowiecznych czasach na miastach byli ludzie, którzy też byli mianem heroldów, którzy ogłaszali, tak mówi król, czy tak mówi, to prezydenta wtedy nie było, ale i wtedy ludzie wychodzili, wyzdziawiali głowy i posłuchali, co tam, jaki przepis nowy wprowadzili. I ten herold ogłaszał w każdym języku, żeby wszystkie języki mogły wiedzieć, że kiedy te instrumenty zaczną grać, kiedy orkiestra zacznie grać, wszyscy, to wiecie, było z całych z tych narodów, wiecie, jakie tak musiało być naprawdę tysięcy ludzi, wielka rzesza ludzi musiała być i wszyscy mają oddać pokłon temu posągowi. I tutaj jest zagadka. Pomyślcie sobie, jaki to musiał być głos tego herolda. Między tymi górami ja wiem, że głos się mógł nieść, ale co to musiał być za głos? Ja sobie pomyślałem, do grupy uwielbienia od razu bym go zawerbował. Niesamowity musiał mieć głos. Tak, więc tam byli bardzo wyszukani ludzie, którzy mieli potężne głosy, którzy mogli i to mogli zrobić. Historycy się zastanawiali i próbowali to robić w tych dolinach. Jest to możliwe, ale musi to być bardzo, bardzo naprawdę zorganizowane.
ciekawostka, możecie zapisać. I teraz, kiedy jesteśmy już w tej dolinie, kiedy jest to wszystko wydarzone, kiedy to wydarzenie jest, Daniela tam nie ma, prawdopodobnie sprawuje swoją władzę, bo jest odpowiedzialny za prowincję babilońską, natomiast mamy trzech jego przyjaciół. I popatrzcie, teraz chcę się skupić na tym, co tu się będzie wydarzać, bo to będzie naszym dzisiaj kluczowym wydarzeniem. Co się dzieje, kiedy oni też tam muszą być? Wszyscy, tam jest napisane, dwa razy to czytaliśmy, kiedy wszyscy ci urzędnicy zwymienieni byli, że muszą się stawić i oddać pokłon. I ci nasi bohaterowie, Szadrach, Meszach i Abednego, są tam pośrodku wielu tysięcy ludzi, żeby tak samo się zachowywać jak wszyscy inni. I teraz spróbujmy znowu wyobrazić sobie, naszą wyobraźnię ruszyć, co się dzieje w głowach tych ludzi. Jakie są myśli ich? Co byś ty zrobił w tym momencie? Jest takie, wiecie, przez rząd, przez prezydenta jest takie postanowienie. I ty jako dziecko Boże, jako ten, który czcisz jedynego Boga, który wiesz, kto jest najważniejszy, kto jest najwyższy, kto jest jedyny, co ty w tym momencie zrobisz? Stoją pośrodku nich, są wszyscy. I chciałbym, żebyśmy się skupili na serce tych ludzi. To jest niesamowite, co tam się wydarzyło. Oni pokazali, na czym polega prawdziwa pobożność. Na czym polega prawdziwa pobożność? Prawdziwa pobożność nie polega na tym, że jest się tam, gdzie wszyscy, ale tam, gdzie Bóg odpowiada, gdzie Bóg mówi, słucha Jego słowa w posłuszeństwie. To nie jest łatwe. To się łatwo teraz mówi nam, ale słuchajcie, to jest bardzo trudne, jak się przekonamy zaraz. I ci trzej młodzi ludzie są w rzeszy, w tłumie, wszyscy się kłaniają na dźwięk trąbek, a oni stoją prosto, być może tak stoją, wyprostowani, patrzą w niebo, gdzie ich Bóg, wszechmogący. I wiecie, łatwo by mi było powiedzieć to, że oni tak stoją w taki sposób, ale już była zapowiedziana kara, jeżeli ktoś się nie pokłoni, co go będzie czekać. Więc teraz sobie wyobraź swoje życie, że stoisz i czekasz na karę. Właściwie to na wyrok śmierci. Jesteś gotowy na to, teraz decydujesz się i jesteś gotowy na to, że to jest właśnie ostatnie godziny twojego życia, może dni. Zależy tylko od momentu wydania wyroku. Właściwie wyrok już jest wydany. Wyobrażacie sobie to? Co musiało być w ich sercach, ich głowach? Co się musiało dziać? Serce to ja wiem, co było. Oni, wiecie, byli wygnani, oni byli wyrwani do niewoli ze swojego narodu właśnie z powodu bałwochwalstwa. Chcę wam to przypomnieć. Właśnie z powodu tego Bóg wielokrotnie przypominał, że jeśli nie będziecie pokłaniać się bożkom, nie będziecie się kłaniać innym bogom, a oddawać cześć jedynemu Bogu, zostaniecie w swojej ziemi i będziecie wynagradzeni. Ale jeśli będziecie oddawać cześć innym bogom, przyjdzie oprawca, przyjdzie mocarz i będziecie wygnani ze swojego narodu. Wasza ziemia będzie splądrowana, świątynia zburzona. To było zapowiedziane. I oni z tego powodu zostali wzięci do niewoli. Wiecie, ci młodzi chłopcy, oni sobie myśleli, czy może być może w naszym życiu już nigdy nie zobaczymy ojczyzny. Nigdy nie zobaczymy naszych rodziców. Z powodu właśnie czego? Bałwochwalstwa. Z powodu właśnie grzechu. I oni postanowili, że pomimo to, że są wybrani, że są wyrwani, że są zabrani siłą do niewoli, już więcej tego grzechu nie będą robić. Więcej chcą podobać się tylko Bogu jedynemu. To jest jedyny nasz Bóg, to jest jedyny nasz ratunek. Grzechowi mówią nie, zdecydowanie nie. I choćby się co działo, choćby jakakolwiek rzecz, jakakolwiek sytuacja się wydarzyła, to już nigdy więcej nie chcemy pokłaniać się innemu Bogu, jak tylko Bogu Wszechmogącemu. Amen? I w ich sercach to postanowienie mocno zapadło. Kiedy oni z Danielem kiedyś pewnie się modlili, oni mówili, słuchajcie, przyjaciele, może być może nie zobaczymy naszego narodu, ale to właśnie z powodu tego grzechu, obrzydliwego grzechu, właśnie jesteśmy w niewoli. Właśnie zostaliśmy skazani tutaj. Być może, że ci młodzi chłopcy nie byli winni tego, co się stało, a konsekwencją tego byli, że byli w niewoli. I oni postanowili w swoim sercu, Boże, Ty, który jesteś jedyny, który ostrzegałeś, który kochasz swój naród, Ty, jedynie Ty jesteś godzien wszelkiej czci i my się nie będziemy kłaniać innym Bogom. Tak jak nie będziemy jeść żadnych potraw ze stołu, kiedy jest poświęcane bożkom, nie będziemy pić wina, które jest na zdrowie bożkom,
tak my nie będziemy się kłaniać bożkom, ani nie będziemy innego Boga czcić, jak tylko Ciebie. I teraz jest próba dla tych ludzi. I to jest właśnie ten moment. Wystawieni na próbę. Czy dobrze jest stać pionowo, kiedy masz gwarancję, że będziesz uratowany, ale nie ma żadnej gwarancji. Oni są świadomi tego, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest w niebie, który ma moc ich wyrwać z każdej opresji. Ale są też świadomi, że to może być ostatni ich dzień. I są bardzo dojrzali w tym wszystkim. Jakkolwiek by miało być, postanowili, że innemu Bogu, jak Bogu Wszechmogącemu, nie oddają pokłonu. Nie ma już opcji. To jest bilet w jedną stronę. Idziemy tylko w kierunku naszego Boga. Albo przeżyjemy, albo nie przeżyjemy. To nie ma znaczenia. Jesteśmy w niewoli i to nie ma znaczenia, czy dzisiaj umrę, czy za 70 lat, ale będę służył Bogu jedynemu. I to postanowienie było już w tym momencie. Wiecie, to się nie zrodziło, kiedy wszyscy szli na arenę, kiedy szli wszyscy na spotkanie z tym posągiem wielkim. To się nie zrodziło w tym momencie. To było wcześniej. To było wtedy, kiedy oni postanowili iść drogą Bożą. Amen? I teraz jest bardzo ważny moment dla Twojego i dla mojego życia. Szadrach, Meszach i Abednego obrazują nam, jaka postawa w moim sercu. Jaka postawa powinna być mojego serca. Czy jestem dzisiaj w miejscu, dzisiaj, teraz, kiedy jest spokój, kiedy jestem w swoim kraju, kiedy jestem w dobrej sytuacji, mam pracę, mam rodzinę, mam wszystko, czego tylko mogę chcieć. Czy dzisiaj moje serce jest, że innemu Bogu nie oddaję chwały? Czy dzisiaj moje postanowienie jest, że wyeliminuję, wygumuję, wymarzę z mojego słownika słowo kompromis? Jeśli chodzi o grzech, jeśli chodzi o jakiekolwiek świeckie rzeczy, światowe rzeczy. Już dzisiaj muszę sobie postawić to pytanie, czy to słowo jeszcze istnieje w moim życiu? Bo jeżeli ono istnieje, to znaczy, że w najbliższej potyczce mogę upaść. Mogę się przewrócić. Ale właśnie dzisiaj Słowo Boże i Księga Daniela nas do tego zachęca. Myślę, że ten rozdział jest doskonałym przykładem tego, że dzisiejsza decyzja może być najlepszą decyzją na całe Twoje życie. Jedyną decyzją, która gwarantuje życie. Amen? Pomimo tego, że Twoje ciało może być skazane na śmierć. I ta księga nam o tym mówi. I wiecie, kiedy patrzymy na to, co się dzieje dalej, to jest coś niesamowitego. Oni wyeliminowali słowo kompromis. Nie ma. Powiedzieli sobie na pewno między sobą, przed Bogiem powiedzieli to: Boże, chcemy służyć Tobie, jesteśmy dla Ciebie i żyjemy tylko dla Ciebie. Kiedy świat przychodzi z pokuszeniem, kiedy świat przychodzi i powie Ci, wszyscy kłaniają się, wszyscy żyją tak. Świat Ci mówi, wiecie, świat bardzo nie lubi tego, kiedy Ty jesteś inny. Świat nienawidzi tego, kiedy Ty wyznajesz. Świat nienawidzi tego i kiedy Ty mówisz, że jestem w Jezusie Chrystusie uzdrowiony. Amen? Wiecie, kiedy wróciłem z operacji i wyznawałem, że w sińcach i ranach Jezusa jestem uzdrowiony, to świat mówił do mnie, a Ty jesteś nienormalny. Przecież widać nawet po Twoich bliznach, że jesteś chory. Dzisiaj blizny nie ma nawet. Ale to się stało później. Amen? Dlatego, że świat chce, żebyś mówił tak jak wszyscy. Żebyś się kłaniał w tę stronę posągu. To jest właśnie modła świata. To jest ten moment, że kiedy usłyszysz to, co mówi świat, ty masz upaść. Ty masz tak samo jak wszyscy inni i w tę samą stronę. Nie możesz być inny. Nienawidzi, świat nienawidzi ludzi, którzy się nie kłaniają ich rzeczom. Kiedykolwiek przyjdzie pokuszenie, kiedy przyjdziesz do pracy i ktoś tam naleje kieliszka i powie: wszyscy przecież, to na zdrowie, na moje zdrowie musisz. To ty możesz powiedzieć świadectwo i wtedy świat ciebie nienawidzi. W najlepszym wypadku wyśmieją Ciebie i powiedzą: no dziwak, dziwak. Ja się do tego przyzwyczaiłem, słuchajcie. Mi się to nawet podoba, to stwierdzenie. Ale musisz stać prosto, a ta decyzja musi paść dzisiaj. Bo jeżeli będziesz chciał podjąć decyzję wtedy, kiedy będą nalewać, to już jest za późno. Będziesz na rozdrożu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, że ci młodzi ludzie uczą nas, jakie serce, w jakim miejscu jest, kiedy ono jest osadzone w Bogu. Amen? Halleluja. To słowo niesie niesamowite przesłanie, niesie niesamowitą naukę, niesamowitą wartość. Czy niezależnie, czy jesteś młody, czy masz kilkanaście lat, czy może już kilkadziesiąt, czy może w średnim wieku i myślisz, że sam sobie wiele jeszcze dasz rady. To jest najważniejsze, że
słowo kompromis wymarzysz ze swojego słownika. Nie ma czegoś takiego. Świat cię będzie nienawidził. I Pan Jezus nam to dokładnie powiedział. Świat was będzie nie rozumiał. Powiedział tak, nie jesteście z tego świata, bo i ja nie jestem z tego świata. I świat nie zaakceptuje tego, co nie jest jego. Ale ufajcie, bo ja i Ojciec umiłowałem was. Amen? Halleluja. Amen. Mam tutaj niesamowite poparcie z mojej strony. Halleluja. Halleluja. Mam takie zdanie zapisane. Oni sobie powiedzieli tak. Zło jest złem i nie będą go popierać, popełniać, ani tolerować, ani z nim paktować, ani z grzechem za wszelką cenę. Nawet za cenę życia. Nawet za cenę życia. Tak mocne postanowienia w tych ludziach są. I teraz mamy tak. Kiedy czytamy to tutaj, donieśli królowi, że są Żydzi. Popatrzcie się. Znowu jest takie stwierdzenie, że są Żydzi wśród tego ludu. Wiecie, w takim tłumie można było ciężko nie znaleźć kogoś, kto stał. Więc musieli być życzliwi ludzie dookoła nich, którzy widzieli, że my padamy, a tutaj jakiś ktoś koło mnie stoi. To jest bardzo, bardzo popularne i modne. Ja się wam przyznam, powiem wam taką historię śmieszną, że kiedybym sobie pomyślał po mojemu, tak nawet mi przeszło przez myśl, przecież czy oni nie mogli na przykład przykucnąć, a nie padać na twarz? Przecież w takim tłumie jakby przykucnęli, to by się zrobiło trochę niżej i może by ich nikt nie zauważył. Wyobrażacie sobie, można by tak było zrobić. Ja sobie przypominam taką jedną sytuację. Kiedyś poszedłem, byłem na pogrzebie w pewnym kościele, tradycyjnym kościele, taki bardzo ładny kościół był, z tradycją wielosetnoletnią nawet. I wiecie, i nie wiedziałem o tym, ale tam było w czasie tej liturgii była taka moda, taki trend był, taki przyzwyczajenie, że kiedy była tam odpowiadana modlitwa jakaś, to wszyscy klękali. A ja, wiecie, nauczony, kiedy stałem, kiedy tam było słowo odczytywane, wszyscy klękali, a ja nie klęknąłem. Więc wtedy było bardzo wyraźnie widać, że stoję. Zrobiło się mi nawet trochę głupio, ale pomyślałem przez chwilę i oni mówili wtedy, że moja wina i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, ale ja mogę stać, bo moje winy są już odkupione. Jestem świeżym, nowonarodzonym dzieckiem Bożym, jestem odkupionym Jezusa Chrystusa. Nie muszę klękać, nie muszę bić się za moje winy, dlatego mogłem stać. Ale wiecie, to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że gdybym siadł, to bym był głową na wysokości tych wszystkich ludzi i nikt by na mnie nie zwracał uwagi. A tak co chwilę ktoś się patrzył na mnie. Ja tylko widziałem spojrzenie tych ludzi. Co za człowiek. Nawet nie uszanuje. Słuchajcie, i myślę, że taka sytuacja była, kiedy ci ludzie przyszli, donieśli królowi o tym, że to są Żydzi. Wiecie, tam jest podkreślone, że to są Żydzi. Zobaczymy, widzimy tutaj znowu nienawiść do narodu wybranego, nienawiść do narodu, który Bóg ukochał. Oni nienawidzili tego narodu i tak też się dzieje do dzisiaj. Do dzisiaj naród izraelski, naród żydowski jest nienawidzony przez narody. Amen? Zgadzacie się? Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi, których odkupił Jezus Chrystus swoją świętą krwią i my kochamy naród wybrany. Amen? Błogosławimy naród wybrany. Słowo Boże mówi, błogosławiących Ciebie błogosławić będę, a przeklinających Ciebie przeklnę. Tak mówi Boże Słowo. Księga Mojżeszowa. I słuchajcie, oni donieśli królowi, że tacy ludzie są. Król, kiedy się o tym dowiedział, od razu kazał przyprowadzić tych trzech mężczyzn. On już ich znał. Oni byli mu znani. Oni już stali przed nim. I wiecie, ja sobie myślę, że on tak z jednej strony był wściekły, bo to był król niepohamowany. On był niesamowicie szalony. Chciałem teraz takie inne słowo się mi cisło na usta, ale dobrze, że nie powiedziałem. To był szaleniec. I kiedy, wiecie, oni stanęli przed nim, on w jednym momencie był wściekły, bo kiedy wiecie, tam się zmieniła jego nie mimika tylko, ale jego kolor się zmienił na taki, wiecie, purpurowy, mocno czerwony, to widzimy, jaka wściekłość weszła w niego. Ale z drugiej strony sobie myślę, że on zazdrościł im. Pomyślał sobie, że takich twardzieli chciałbym mieć w swoim narodzie. Takich ludzi, którzy by byli za mną, tak, chciałbym mieć. Gdybym był Bogiem, to chciałbym mieć właśnie takich ludzi. To są ci ludzie, których szuka chyba świat, których szuka wszystko. A właśnie Bóg mógł się poszczycić, że ma takich ludzi.
Trzej ludzie. Halleluja. I słuchajcie, kiedy on, król, wezwał ich, on mówi tak. Popatrzcie, jaki niesamowity szaleniec, a łaskawy. Mówi, daję wam jeszcze jedną szansę. Słuchajcie, jesteście wspaniałymi chłopakami. Lubię was. Daję wam szansę. Orkiestra już jest wykończona, już ma swoje uwielbienie za sobą. Już im dałem wolne, zapłaciłem i dobrze, ale jeszcze dla was będą musieć zagrać jeszcze raz. Jeszcze jedną kolejkę będą musieć zagrać. I tylko dla was, żeby dać wam szansę. Jeśli teraz zagra orkiestra, możecie upaść jak wszyscy inni, jak cały świat, jak całe społeczeństwo. Tak samo, wiecie, w tym kierunku i macie życie w swojej dłoni. I wiecie, on czeka, że będzie jeszcze jedna okazja, że będzie happy end, że będzie dobrze. Ma świeżą nadzieję na to, że tych chłopaków nie straci, bo oni są mądrzy. Naprawdę tam jest napisane w drugim rozdziale, że 10-krotnie wyżsi mądrością od wszystkich innych, tych, którzy nawet donieśli na nich. Myślę, że dlatego też donieśli. I słuchajcie, to, co się teraz dzieje, to trzymcie się krzeseł. Ci młodzi ludzie mówią, królu, szkoda orkiestry. Szkoda sceny. Szkoda tych ludzi, którzy się kłaniają. Nie róbmy próby. My się nie pokłonimy. Chcemy, żebyś wiedział, że cokolwiek się stanie. My wierzymy w naszego Boga, że jest Bogiem wszechmogącym, jedynym, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg, który przeprowadził naród izraelski przez morze. My wierzymy w Boga, który jest Bogiem cudów i On może nas wyrwać z najgorszej opresji. Ale liczymy się też z tym, że będziemy musieli ponieść śmierć. I teraz chcemy, żebyś, królu, wiedział, że czy się stanie tak, czy się stanie tak, my innemu Bogu się nie pokłonimy. Popatrzcie, teraz się świat zatrzymuje. Jak się kula ziemska kręci, w tym momencie się świat zatrzymuje i całe oblicze świata, wszechświata patrzy się na trzech ludzi, którzy stoją przed władcą wszechświata, można powiedzieć, na tamten czas, który nie ma mocniejszych od siebie, który nie ma większego od siebie. Myśli, że jest najwyższy. I oni dają mu, wiecie, to jest tak jakbyś rozpędzonym safari samochodem przywalił w skałę. Co się stanie? Skała się nie ruszy, ale z auta będzie kupa złomu. Tak właśnie się ten król czuje, jak kupa złomu. On w tym momencie dociera do niego, że on nie jest najwyższy. Widzicie, co się dzieje w świecie ducha? Kiedy ty podejmujesz właściwą decyzję, kiedy stajesz w wierności, w posłuszeństwie Bogu, w świecie ducha, w rzeczywistości duchowej, jest wielki wybuch, jest wielka, naprawdę wielka sprawa. To, co się dzieje w świecie ducha, to ma wielki wyraz sprawy. Amen? Widzicie to? Chcę ci powiedzieć, za każdym razem, kiedy opierasz się grzechowi i zdecydowanie mówisz mu nie, za każdym razem, kiedy stajesz i jest może okazja, może szansę zyskać, pójść na kompromis, kiedy podejmujesz właściwą decyzję, to ziemia się zatrzymuje i Bóg patrzy w to miejsce. Bóg patrzy w to miejsce. Napisałem takie zdanie, które nie jest moim zdaniem, nie jestem taki mądry, ale pożyczyłem go od pewnego męża Bożego, który w poprzednim stuleciu głosił Ewangelię. I słuchajcie tego uważnie i zapiszcie to sobie. Twoim obowiązkiem jest robić to, co słuszne. Konsekwencje są sprawą Boga. Jeszcze raz. Twoim obowiązkiem jest robić to, co słuszne, a konsekwencje są sprawą Boga. I wiecie, oni postawili tak sprawę. Oni powiedzieli, co się stanie, to jest sprawą Boga. My podejmujemy decyzję. My robimy to, co nasze serce i nasze słowo, nasz Bóg, Bóg Słowo, Boże Słowo nam mówi. Amen. I wiecie, to jest niesamowita chwila i ja chcę zachęcić każdego z nas, że my musimy mieć taką chwilę, kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy idziesz przez życie, musisz się zastanawiać, gdzie jest twoje serce. Czy ono już jest w takim miejscu, czy jeszcze się zastanawiasz? Wiecie, ja się nawróciłem, kiedy miałem bardzo mało lat, 11 lat. Usłyszałem Ewangelię, nie po raz pierwszy. Usłyszałem Ewangelię, ale ona była inna trochę niż słyszałem do tej pory. Usłyszałem, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć.
i zobaczyłem śmierć. Zobaczyłem, że idę na przepaść, idę do śmierci. To nie znaczy, to nie miało znaczenia, że mam 11 lat dopiero i muszę jeszcze trochę pogrzeszyć. Ja widziałem po prostu przepaść i widziałem śmierć. To było dla mnie rzeczywiste i to się stało prawdą. I wtedy ktoś powiedział, ale z łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Kiedy zawołasz do Niego, kiedy odwrócisz swoje serce, zapragniesz żyć z Nim, możesz żyć na wieki. Ja z tego skorzystałem. Dzięki Bogu. To On, to Jego łaska sprowadziła mnie do tego momentu, żebym mógł zobaczyć stan, jakim idę. I wiecie, to jest ten moment, kiedy musisz podjąć decyzję, twardą decyzję, kiedy idziesz. I dlaczego to mówię? Chcę powiedzieć, że w życiu od 11 lat miałem wiele setek, tysięcy razy okazję odwrócić się i trochę pożyć w tym świecie. I przyznam się wam, że wielokrotnie nawet byłem bardzo bliski tego, żeby się pokłonić w stronę posągu. Czasami już byłem bliski, żeby trochę tam pójść. I to tylko Boża łaska, i to tylko Boża miłość. Ale chcę wam powiedzieć, że decyzję musiałem podjąć ja. Gdybym tej decyzji nie podjął, to Boża miłość i Boża łaska byłaby dalej. Nie mówię teraz o tym, że nie upadłem nigdy. Tysiące razy, słuchajcie. Może nie tak wielce, że pokłoniłem się, poszedłem w świat i tak dalej. Ale upadałem tysiące razy. Chcę się wam przyznać, że nadal się mi to zdarza. I ciągle się cieszę, że jest Boża łaska. Amen? To do pocieszenia, jeżeli by ci się noga powinęła, to nie myśl sobie, że muszę być taki jak Janusz, żeby nie upadać. Jeżeli chcesz być taki jak ja, to będziesz miał jeszcze upadków, może więcej niż masz do tej pory. Ale wiem, że Boża łaska jest dla mnie, że On mnie prowadzi. Nigdy nie zostanę sam, a moja decyzja się nigdy nie zmieni, że ja nigdy nie pokłonię się innemu Bogu. Chcę iść zawsze za Nim. Amen? Nawet kiedy, wiecie, coś głupiego się mi przytrafi. Chcę pokutować i iść dalej. Chcę iść dalej, nie tracić czasu. Amen? Ale teraz jesteśmy w miejscu, gdzie ci trzej mężowie są przed królem babilońskim. Więc wiecie, jedna akcja minęła. Jedna akcja nas minęła, minęła nas orkiestra, minęła nas ceremonia upadku, poddania się. Ale co się dzieje? Król się tak strasznie wściekł, rozczerwienił się, wiecie, jego twarz się zmieniła. Czas leci nieubłagalnie w tym momencie. Jeszcze chwileczkę. I słuchajcie, on powiedział, że ten piec, i wiecie, teraz chciałem powiedzieć, jaki on był szalony, przyprowadzić do tych wszystkich innych sytuacji, piec rozpalić 7 razy mocniej. Nie wiem, co on miał w głowie, naprawdę. 7 razy mocniej. Pomyślał sobie też, że mogą stawiać opór, a ten piec tak rozpalony, to wiecie, mogą, bo to takie ciepło biło strasznie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, czy czytaliście gdzieś w historii, albo jak to wyglądało. To było coś takiego na wzór piec, który z boku, tak jak piec, z boku miał dziurę, otwór, którym się wkładano opał. Od góry był otwarty, żeby był dobry ciąg. Opał się wkładało i taki, gdybyście byli z Wisły albo blisko Ustronia, to Wędzok. Jeżeli ktoś taki coś sobie przypomina, tylko bez góry. I tam się składało ogień. Wiecie, to było popularne. Oni tam spalali żywcem ludzi, tam były różne ceremonie, ale to była szczególna kara. Kiedy się mi przypomniało, że król babiloński Nebukadnezar powiedział, że wszyscy się macie kłaniać, a już od razu powiedział, jaka będzie kara za niepokłonienie, to się mi przypominało nasz wymiar sprawiedliwości w tym systemie światowym. Wiecie, kiedy przychodzi jakieś pismo do ciebie, że masz zapłacić coś tam, to od razu tu jest tyle napisane, że masz tyle zapłacić, a na dole jest taka rubryka, co się stanie, kiedy nie zapłacisz. Jest tak? Wiecie, tak samo ten król, i myślę, że to z Babilonu się wzięło, ten król zapoczątkował tę procedurę i on od razu powiedział, co będziesz czekać tego, który się nie pokłoni. I to rzeczywiście się stało. Wiecie, 7 razy mocniej nałożyli tam ogień. Był taki straszny żar, że nawet ci, którzy się zbliżali do góry tam, to nie byli w stanie wytrzymać. Więc on wyobrażał sobie, że taki zwykły żołnierz nie jest w stanie tam podejść i tych młodzi mężczyźni silni, że ich tam sturzyć. Więc kazał ich powiązać, żeby nie stawiali oporu w ubraniach, żeby się szybko palili, żeby to było bardziej efektywne. I kiedy oni przychodzili, czytamy w Słowie Bożym, że ci żołnierze z ciepła, z temperatury, a to się zdarzało podobno, oni nie wytrzymali i po prostu z braku tlenu oni padli. Ale mieli za rozkaz wrzucić ich, więc byli tam tyle blisko, że zdążyli ich wrzucić i padli martwi.
No i co teraz się dzieje? Ci mężczyźni wpadają tam do tego płomienia, do tego ognia, wpadają i tutaj mamy najciekawszą scenę. Wpadają do płomieni. My jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc wierzymy w Boga, wierzymy w cuda, wierzymy w takie rzeczy, jakie się dzieją. I my wierzymy w to, że to miało prawdziwe zdarzenie. I słuchajcie, kiedy oni wpadają tam do tych płomieni, ich więzy, te liny, te wszystkie sznury się przepalają, no bo to jest naturalne. I Nebukadnezar siedzi na tej naturalnej widowni, wiecie, to on ma ten 40 ileś tam calowy, czy 50-calowy i on patrzy się w ten obraz, co się będzie działo i jest zachwycony, że swoją złość mógł nareszcie uspokoić, ujarzmić, chociaż mu trochę było żal tych ludzi, ale powiedział, no mają za swoje, żeby całe te narody wszystkie kłaniały się temu, któremu się należy pokłon. I teraz patrzy się, co się będzie działo i słuchajcie, dzieje się rzecz niesamowita. On pyta się swoich sług, ile wrzuciliście tych mężczyzn? A oni mu mówią o trzech. To pyta się ich, to dlaczego ja widzę czterech? To jest pierwsze pytanie, dobre pytanie, dlaczego jest czterech? Drugie pytanie, dlaczego nie mają, czy związaliście ich, jak rozkazałem? Wiecie, rozkaz to rozkaz i on się zaczyna zastanawiać, czy wypełniają te jego rozkazy. Tak, związaliśmy. To dlaczego nie są pozwiązywani, są wolni i chodzą, w tym ogniu chodzą. I on, wiecie, co następne jest ciekawe, w tym widzimy, że on się nie mógł zbliżyć, bo takie ciepło tam było. Nie mógł się zbliżyć tam, żeby przyjrzeć, więc dlatego wołał z daleka. I popatrzcie się teraz, władca świata chce wydać rozkazy, a nie jest w stanie nic zrobić, więc woła Szadraku, Meszachu, Abednego. I wiecie, on patrzy się i w naszym tłumaczeniu tutaj, w tym, którym czytaliśmy, jest napisane, że widzi anioła, że to jest anioł Boży, tak jest napisane. On według swojego wyobrażenia mówi, że to jest anioł Boży. W innych tłumaczeniach, w angielskim tłumaczeniu znalazłem też, że on mówi, że to jest jeden z synów Bożych. To jest takie trochę objawienie już synów Bożych. I wiecie, rzeczywiście bibliści i możemy stwierdzić, że to jest objawienie, to jest Syna Bożego, to jest Jezus Chrystus. Wielokrotnie w Starym Testamencie Jezus Chrystus objawiał się w postaci, tak jak właśnie ci ludzie opisywali. Nie jest nazwany nigdzie Synem Bożym, a nie jest nazwany Mesjaszem, ale jest nazwany Aniołem Bożym. Wielokrotnie znalazłem miejsce w Biblii, gdzie jest nazwany. I wiecie, my go w tej księdze już drugi raz spotykamy. Pierwszy raz w śnie Nabukadnezara, kiedy właśnie jest mowa o skale, kiedy jest mowa o tym królestwie, które będzie nieprzeminające, któreśmy w zeszłym spotkaniu omawiali. To był Jezus Chrystus, to jest Jezus Chrystus. Jest królem tego królestwa, które powstało za czasów IV. Ale tutaj zobaczymy go i król Nabukadnezar widzi go, wiecie, naocznie. To jest coś niesamowitego. Widzieć go naocznie Syna Bożego i to jest objawienie, to jest Syn Boży. I teraz chcę obrócić obraz. Władca tego świata widzi, jak tam przechadzają się czterej mężczyźni. Oni rozmawiają być może ze sobą. Chodzą po ogniu, patrzy się, że ich ubrania są całe. Oni są niespaleni, coś niesamowitego, coś niezwykłego. I jest chwila czasu, żeby jego umysł się mógł przemieniać. Jemu się to nie mieści w głowie, ale musi patrzeć i no, chciał, nie chciał, musi w coś wierzyć. Więc patrzy się teraz i kiedy widzi, że jest ich czterech, to już zaczyna rozumieć, że Bóg ma sługi. Że ten Bóg, który wyratował tych mężczyzn, ma sługi. Że on nie jest, że to nie jest ktoś sam. Król Nebukadnezar teraz patrzy i wiecie, najciekawsze i najbardziej, co się mi podoba, to władca świata podchodzi i nie potrafi wydać rozkazu, ale prosi swoich sługi, właściwie to niewolników narodu izraelskiego, żydowskiego, prosi, żeby wyszli. Tyle mu zostało. Tyle temu władcy zostało, żeby poprosić, grzecznie poprosić, gdybyście się zechcieli, wyjdźcie z tego pieca. Wiecie, to, co czytamy dalej, jest niezmiernie zdumiewające, że oni wychodzą i teraz tak, całe zgromadzenie, cała rzesza, wszyscy, którzy są widzami, którzy obserwują, patrzą się, że oni są żywi, że oni są nietknięci, że ich włosy są nieosmalone, że ich ubrania są nieprzepalone. Wiecie, co najdziwniejsze? Oni musieli nawet przyjść do nich i wąchać ich i mówić, nawet z dymem nie przeszli. To gdzie wyście byli? Co to jest? Jedyne, co się ciśnie na usta, to jaki Bóg? I wiecie, następne zdanie, które jest, jaki Bóg właśnie? Gdybyście mogli zapisać sobie to pytanie. Król Nebukadnezar zadał pytanie, jaki Bóg wyrwie was z mojego gniewu? I teraz jest odpowiedź, taki to Bóg,
jest w stanie wyrwać z Twojej ręki i nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby to zmienić. Popatrzcie się, Bóg w swojej łasce daje objawienie, daje pokazać się Nebukadnezarowi, temu królowi babilońskiemu, temu królowi pogańskiemu i całej rzeszy ludziom, jakim jest Bogiem. Już przez widzenie mogli zobaczyć, że On zna przyszłość. Już mogli zobaczyć, że On zna sny, że On daje sny, że On jest tym, który stworzył wszystko. I król Nebukadnezar już to sobie zapisuje, już sobie to wie, już to wie. Ale ciągle nie wie, że On jest jedynym Bogiem. On sobie myśli, że jest najwyższy. A dzisiaj się dowiedział, że ten Bóg jest w stanie z ognia wyciągnąć i jest w stanie uratować, jest w stanie zrobić rzeczy niemożliwe dla człowieka. Następną rzecz, którą się król Nebukadnezar dzisiaj dowiedział, to jest ta rzecz, że on ma sługi i nazwał go Synem Bożym na 600 lat przed jego przyjściem na ziemię. Amen? Popatrzcie się teraz z innej strony, popatrzmy na naszą wyobraźnię z innej strony. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje, kiedy ludzie Boży, tacy jak ty i ja, jak my, niezależnie czy masz 11 lat, czy masz 16, 20, czy masz 50, czy może 83, to nie ma znaczenia w ogóle. Ale jak ważne jest, czy tacy ludzie, kiedy postawimy i powiemy, że Bóg jest najwyższym Bogiem, jest jedynym Bogiem w moim życiu, jesteś Bogiem, przed którym tylko Tobie oddaję chwałę. Oni nie byli wyrwani od ognia. Oni z Nim byli w ogniu. Amen? Popatrzcie, zauważcie to, że oni nie byli uratowani od ognia, oni byli wrzuceni do ognia. I oni byli uratowani w ogniu, w społeczności razem z Nim. I Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że On będzie z tobą zawsze. Już było powiedziane to słowo i oni go znali, bo ich przyjaciel Izajasz powiedział to słowo, że kiedy będziesz przechodził przez ogień, ogień ciebie nie strawi. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem z Tobą. Kiedy to się dzieje? Kiedy jesteś oddany Jemu. Kiedy powierzyłeś swoje życie Jemu. Kiedy powiedziałeś, że dla grzechu jest nie. Choćby było jak groźno, jak źle. Jestem zawsze w stronę Boga odwrócony. Nigdy nie chcę kłaniać się w stronę innego, w stronę świata. Albo w stronę tych, którzy wszyscy się kłaniają. Amen? Wiecie, i chcę powiedzieć, że wielka granica jest. Możesz być w ogniu, naprawdę w wielkich cierpieniach, bo to nie są łatwe rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że to nie są łatwe rzeczy, ale z Synem Bożym. Przechadzać się i mieć społeczność z Synem Bożym. Albo możesz być z królem Nebukadnezarem. Wystarczy się tylko pokłonić, tak jak wszyscy inni. Gdzie wolisz być? Ogień jest 7 razy mocniej rozpalony. Chciałbym tutaj podkreślić, że to nie jest życie łatwe. To nie są czasami łatwe rzeczy. Wiecie, przypomnę jeszcze tę sytuację, kiedy szedłem, dopuszczono do lekarza, miałem diagnozę, że to jest nowotwór złośliwy i miałem już termin operacji. To wtedy ktoś przyszedł do mnie ze słowem i powiedział właśnie to słowo z Izajasza, 43 rozdział, kiedy będziesz przechodził przez ogień, On ciebie nie strawi, a kiedy będziesz przechodził przez wody, one cię nie zaleją. I ja, wiecie, bo ja, Pan, twój Bóg, jestem z tobą, jestem twoim Bogiem. I ja taki rozweselony, kiedy miałem już termin operacji za kilka dni, idę do domu i sobie rozmyślam. Tak. Wtedy byłem pieszo, chciałem trochę porozmyślać, porozważać. Nie jechałem autem do zboru. To było w zborze, to słowo dostałem od pewnej osoby. I idę do domu sobie pieszo i sobie rozmyślam. I zatrzymałem się na chodniku i sobie pomyślałem, Boże, ale przecież w ogniu nie jest tak łatwo. Kiedy będziesz w ogniu, kiedy będziesz przechodził przez ogień, On ciebie nie spali. Ja mówię, Boże, czy to znaczy, że to będzie bolało? Że to będzie ciężkie? To nie będzie łatwe? I sam sobie odpowiedziałem, myślę, że z pomocą Ducha Świętego. Tak, to są niełatwe rzeczy. Kiedy wpadniesz do wody, głębokiej wody, to czy jest to przyjemne? Kiedy się napijesz, kiedy się zachłyśniesz, kiedy musisz ratować się i walczyć o życie, czy jest to przyjemne? Nie. Nie chcemy takich momentów. My chcemy być uchronieni od tych momentów. Mówimy, Boże, uchroń mnie. Chcę być poza piecem. Ale On mówi, ale ja tam będę z Tobą. Ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Popatrzcie się, jest cena do zapłacenia i tą ceną jest Twoja decyzja. Jezus Chrystus zapłacił za nas swoim życiem. Amen.
On zapłacił, żebyś mógł przejść przez każdą sytuację, ale to ty musisz podjąć decyzję i zrób to najlepiej dzisiaj. Bo jeżeli powiesz, a jeszcze mam czas, jeszcze poczekam, to może być różnie. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli dzisiaj podejmiesz dobrą decyzję, to z Jezusem Chrystusem, nawet w tych ciężkich okolicznościach, nawet kiedy wydaje ci się, że wszystko się wali wokoło, że już łez brakuje, jesteś z Nim. I ja wam powiem, że ja chcę być z Nim, gdziekolwiek by to nie było. Czy nas wyratuje, czy mnie nie wyratuje, chcę być z Nim, razem z Nim na zawsze. Amen. Halleluja. I tak chciałbym na koniec właśnie tymi słowami zachęcić nas, że wybawienie z ognia, a nie od ognia. Wrzucono trzech ludzi, a widzi czterech ludzi. Związani byli, a są wolni. Jedyne, co się mi na usta ciśnie teraz, to Chrystus. Jezus Chrystus. Halleluja. Rozwiązuje wszelkie więzy. Wszelkie więzy pękają same, kiedy jesteś w Jego obecności. Wszelkie zniewolenie pęka, kiedy jesteś w Jego obecności, kiedy jesteś razem z Nim. Amen. Wydaje ci się, że jesteś rzucony na jakąś głęboką wodę, jesteś rzucony na los swojego życia sam. A tu się okazuje, że ktoś widzi, że jesteś we dwójkę. Kto jest tym drugim? To Syn Boży. Amen. Bo ten człowiek podjął decyzję, że idzie za Bogiem zawsze. Że będzie tylko Jemu oddawał chwałę. Amen. I wybawienie w ogniu, a nie od ognia. Nie wiemy, co nas może czekać jeszcze w naszym życiu i nigdy tego nie potrafimy przewidzieć. Ale chcę ci powiedzieć, że w ogniu On może wybawić siebie i On będzie zawsze z tobą. A moja decyzja jest, czy mnie wybawi, czy mnie nie wybawi. Ja nigdy nie poddam się innemu Bogu, bo wiem, kim jest mój Bóg. Amen? Halleluja. I na sam koniec chciałbym wam powiedzieć świadectwo. Może ktoś, komuś się przyda to świadectwo. Kiedyś, kiedy moje dzieci były malutkie, właściwie to mój młodszy syn się urodził dopiero co, bo to było kilka tygodni po jego urodzeniu. To była zima, styczeń. Mieszkaliśmy w Wiśle, wysoko w Wiśle, w górach. I wiecie, wtedy tak było, teraz tak nie ma, ale wtedy tak było, że sypał śnieg, śnieg, śnieg sypał i było już tak mocno nasypane, że już przestali odśnieżać drogę. Autobusy już przestały jeździć. To był taki czas, mogę wam powiedzieć, w którym roku to było. I ja przywiozłem ze szpitala, przywiozłem z porodówki moją żonę z moim młodszym synem. Starszy już miał ponad roczek. To i wiecie, po kilku tych dniach, kiedy żeśmy wrócili do domu, kiedy żeśmy przyjechali, to zaczęło sypać. Minęły 3 dni i on zachorował. Miał katar, dosyć mocny katar. Zaczął się dusić. Wiecie, taki noworodek, to nie wiesz, co robić. Kto ma dzieci, to wiecie dobrze, co to jest. Mało tego, moja żona też zachorowała. To jest też problem, kiedy ktoś ma gorączkę i karmi, no to wiecie, trochę jest skomplikowana sprawa. Do tego wszystkiego jeszcze drogi tak zasypało, że wtedy nie było telefonów komórkowych. Teraz was chcę oświecić. Jeszcze nie było telefonów komórkowych. Telefon najbliższy był w Wiśle Malince, tam na dole, gdybyście wiedzieli, 2 kilometry niżej. No w śniegu dla mnie to nie było wyzwanie mocne lecieć tam, ale wiecie, nawet gdyby pogotowie przyjechało, to nie wyjadą do góry, więc kto ci pójdzie do góry pieszo? A jeżeli przyjdzie pieszo, to co tam ze sobą weźmie? Taka sytuacja, tak wam opowiadam, jaka była sceneria. W mojej głowie to wszystko było. I wiecie, kiedy modliliśmy się, bardzo mocno modliliśmy się do Pana. Ja wracałem z pracy, pamiętam po 3 dniu, gorączka coraz większa, on tutaj się dusi. Musieliśmy, wiecie, nie spaliśmy w nocy na przemian, żeśmy go nosili na pół siedząco, żeby, wiecie, schodziło to, żeby mógł jakoś oddychać. Kiedy próbował zasnąć, nie umiał oddychać nosem, jako to mały noworodek, bo mu nie wytłumaczysz przecież. Więc zaczął się dusić, więc znowu musiałeś tam jakoś ruchy robić i ja się modliłem i wiecie, myślę, że to był jeden moment, kiedy się dobrze nauczyłem modlić. I to były tak całe noce. Wyszedłem, byłem u lekarza i lekarka mi mówi, no taki syropek można, cucak i coś można spróbować. Nowy rodok, co wy chcecie zrobić? No musi być karmione, musi być i tak dalej. Więc z taką nadzieją mnie zostawili. Ja, taki młody ojciec, szedłem do domu i mówię to mojej żonie, więc zaczęliśmy się modlić, nosiliśmy naszego syna. Więcej nie spaliśmy, właściwie prawie, że wcale nie spaliśmy na rękach. I wtedy w pewnym momencie, po 3 dniach, był taki moment przełomowy, kiedy była kolej na moją żonę, kiedy ona to go nosiła. Ja poszedłem piętro wyżej do pokoju i wiecie, i zacząłem się modlić. I wtedy mi przyszły te słowa Szadracha, Meszacha i Abednego.
Duch Święty mi przyszedł z pomocą. Ale nawet teraz, kiedy wam to mówię, jest mi ciężko to powiedzieć. Słuchajcie, w tej modlitwie powiedziałem: Boże, czy go wyratujesz, czy go nie wyratujesz? Ja chcę służyć Tobie i nie będę służył innemu Bogu. Czy mój syn będzie żył, czy nie? Ja służę Tobie. Się przespał dwie ostatnie godziny tej nocy i od tego dnia zaczęło się uzdrowienie. Zaczął oddychać. Mojej żonie zeszła gorączka i dożyliśmy cudu. Taki jest nasz Bóg. Amen. Dlatego z tą myślą chcę was zostawić. Ta historia jest bardzo znana i może jak nie czytałeś albo nie słyszałeś nigdy o księdze Daniela, tak te dwie historie będą bardzo znane. Ale wiecie, dobrze było się pochłonić na nią, chociaż nad tym, co znamy dobrze. Chciałbym was zachęcić, że to jest niesamowite. Całe niebo wstaje i Bóg wstaje ze swojego miejsca, kiedy Boży słudzy mówią nie grzechowi, kiedy mówią nie światu. Kiedy nie kłaniają się w tę samą stronę, jak to wszyscy. Chcę powiedzieć tylko jedno stwierdzenie, że tylko martwe ryby płyną z prądem. Żywe, zdrowe ryby płyną pod prąd. Jeśli jesteś żywy, jeśli Chrystus żyje w tobie, to będzie cię to kosztować. To nie jest niełatwe płynięcie. Musisz płynąć pod prąd. Ja powiem tak inaczej. Będziesz chciał płynąć pod prąd. Dlatego tym słowem chciałem was zachęcić, zabrać was do tej historii dzisiaj, bo to jest wyjątkowe. To jest wyjątkowe dla nas. Każda jest wyjątkowa. Następna będzie jeszcze ciekawsza. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że król Nebukadnezar dowiedział się kolejnej rzeczy, ale on w tym zdarzeniu, w tym wielkim przeżyciu, kiedy czytamy to wyznanie, ja bym może jeszcze raz chciał przeczytać to wyznanie. Gdyby to król Nebukadnezar nie był, a może nawet i może być, to chciałbym, żeby to była nasza modlitwa. Chcielibyście takiej modlitwy? Słuchajcie. Pokój niech się wam pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne są Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Król Nebukadnezar już to wie, że On jest Najwyższy. Jednak jeszcze nie wie, że jest jedynym. Wiecie, ciągle się opiera, ciągle myśli, że jest na najwyższym miejscu, ciągle myśli, że bogowie to są bogowie i ten Bóg, który wyratował Szadracha, Meszacha i Abednego jest najwyższy. Ale ja, król, jestem jeszcze ponad nimi. Będziemy w następnych historiach widzieć, co musiało się stać, żeby król Nebukadnezar w końcu zobaczył, że on jest jedynym Bogiem. Ale słuchajcie, pomimo, że ten król świecki, babiloński, musiał tak długo się opierać. Ty i ja dzisiaj jesteśmy w miejscu naprawdę dobrym, kiedy my wiemy, że Bóg jest jedynym Bogiem. Amen? Jest Bogiem wszechmogącym. I pomimo prób, jak dzisiejszy tytuł mówi, że wystawieni na próby, wystawieni na pokusę, na pokuszenie, ty i ja, my o tym wiemy, że Bóg jest godzien wszelkiej chwały. Halleluja. Dlatego kiedy wstajesz, kiedy jest moment uwielbienia, kiedy jest okazja uwielbienia, uwielbiaj Boga, bo On jest jedynym Bogiem. Wywyższaj Go, bo w Nim masz życie. Amen. Halleluja.